Biorę betę. Jemu umyta. To właśnie o to chodzi, że umyta. Tego jeszcze jakiś ten. Coś muzyka, coś. Nas wyciszyć, nie? No i będzie dobry film. I będzie, będzie jasne jak raptor. Tak, na ten na haczę, patrzcie. Wyciąć te strony, nazywa. Dobra, ja mam. Pierwsze odpalenie, Kuba. Ale patrz, no ja sobie z tej opony patrz, kliki robię, nie? Powiedz, że ta Honda ile ci poleci maksymalnie? Ile poleci maksymalnie? Ja jechałem 140. O, ale tak wiesz, z żyłowaniem czy tak? Złożony i... Dochodziła do tego, tak? 10,5 tysiąca obrotu. A WR-ką ile? WR-ka którego, wtedy 110, 115 tysięcy tak maksymalnie. Aha. Jechałem z kolegą, który wyjeżdżał się ode mnie i rzekł 127. Do dwóch. No i nie mógł na zegarnik. A. To teraz pojedziemy inną drogą. No to lecimy. Paliwo brak. Tak zawsze. Czekaj. Thank you.
To jeszcze słabo, bo buty trochę za duże są i słabo mam z tym, ze zmianą biegów, jak na kole dam, nie? Mogłem stare buty ubrać. To by było już kozak. A i tak ładnie. Dobra, ja tam w ogóle nigdy nie latałem, także. Nauczysz się. Nie ma to jak pojeździć motocyklem na kole. To jest mega po prostu. Żeby też tego lika było widać. Tego jeszcze jakiś ten. Jakaś muzyka, coś. Nas wyciszyć, nie? No i będzie dobry film. I będzie, będzie miasto jak raptor. Tak, na hacie, tak. Wycięte sceny, nas nie ma. Jeszcze z drugiej strony przydaj. A się poświęcę. Kamerzysta. Tak, dla dobra filmu. Lepiej zejść, stary. O! Ale jak się tym tą remyską przejechałem, ja pierdolę, jak to odpaliło, to jest benzyna, bo stać odcinek, nie? No raczej tak, no. Kuba najlepszy, jak ten. Lecz. O, pa. Lecą. Piery lecą. Wiesz, beta sparna, nie? No. To zupełnie inna praca silnika, nie? Zupełnie. Musimy spatrzeć. KTM? To w ogóle. To całe zawory spotykające się. Nie, no ładnie, naprawdę. Szkoda, jeszcze że lepiej mam jak te wcześniej. Buty, tak to bym sobie wolną gumę jeszcze tak, wiesz, powoli pojechał z 4 dychy, nie? No. Ale spoko. Ale myślę, że materiał był fajny, nie? Coś tam się postarałem ładnie nakręcić. No. Tak, Mikołaj! Dawid! Ale nie, jestem ciekaw, nie? Bo jak ty robisz ten challenge, w sensie, że na motocyklu bez stopki, nie? I tylko się trzymasz na podnóżkach, nie? Też było na asfalcie, czy lepiej tylko na gruncie takie coś robić? Jeszcze raz. Jak robiłeś to, że na przykład na Husqvarnie było, nie? No. Albo z trialem, że tam w garażu po prostu stałeś, że tak na stojąco i utrzymałeś motocykl sami, że po prostu nogami na równowagę, nie? A, równowagę. To na asfalcie też tak się da to zrobić, nie. Czy nie? Nie, gorzej. Aha.
Tylko na takim terenie. Znaczy jak ktoś umie, to zrobi na asfalcie. Ja na las tylko zrobię, ale musisz potrenować, to no. Lepiej na piachu potrenować. No i trochę podkopać go, nie? No, trochę podkopać i sobie wiesz, równowagę, balans złapać, nie? No. No. To podobno, ale patrz, gdzieś tak 95. No ja sobie z tej opony parcliki robię, nie? No tak, do jazdy na kółku. To jeszcze ten, to wiesz co, do Ameryki tak NASCAR jakiś wygrać jakąś Daytonę, nie? Dokładnie. Wiesz, będę takim murzynem latającym na kole. Wiesz, w afrykańskiej wiosce to wszyscy latają na kole. No tak, tak. Ja chcę tutaj, żeby wszyscy, ale wiesz, jakoś nikt ze mną nie przyjeżdża trenować. Wy byście blisko mieszkali, to byście codziennie byli ze mną trenować. No, pewnie tak. Czy ty wierzysz, że ja potrafię tutaj codziennie przyjechać na półtora, pół godziny nawet? Półtora godziny, godzinę, pół godziny. Tak. Lecieć na górę. Nawet na 20 minut potrafię przylecieć, nie? Fajnie. Jedziemy, bo ja paliwa mam mało. Rezerwa się pali.